Kamil, jakbyśmy mogli poznać kilka słów, jak to wyglądało z poziomu murawy przez tę godzinę, którą spędziłeś na boisku. No, na pewno ciężki mecz, ale też wiedzieliśmy, że taki będzie. Znaliśmy klasę przeciwnika, jakość indywidualną poszczególnych piłkarzy i na swój sposób się temu przeciwstawiliśmy i wydaje mi się, że robiliśmy to skutecznie. Legia miała problemy z kreowaniem szans, praktycznie nie zagrażała nam, jeżeli chodzi o sytuację z gry. Ten stały fragment, no trochę taki przypadkowy, bo tak naprawdę wrzutka, nikt piłki nie dotyka i wpada do bramki, więc wydaje mi się, że sprawiliśmy duże kłopoty Legii i myślę, że ten jeden punkt jest zasłużony, a mogliśmy się nawet pokusić o coś więcej. Legia miała problemy z konstruowaniem akcji, natomiast wy zaraz po stracie bramki wręcz rzuciliście się na przeciwnika i też między innymi właśnie ty byłeś blisko zdobycia bramki. Czy to chodziło o to, żeby właśnie zaskoczyć Legię takim szybkim kontratakiem i po prostu odbiciem wyniku ponownie na swoją korzyść? No na pewno nie chcieliśmy tylko być dla Legii tłem i tak można powiedzieć kolokwialnie chłopcami do bicia. Nie graliśmy może jakiejś widowiskowej piłki, ale graliśmy skutecznie i o to nam chodziło po tych pierwszych dwóch kolejkach, gdzie trochę rzuciliśmy się czasami na przeciwnika zbyt optymistycznie i karcili nas tymi kontratakami. Zmieniliśmy trochę system grania i jak widać w dwóch meczach zdobywamy 4 punkty, tym bardziej z Legią, gdzie no wiadomo jaka to jest marka w Polsce, jaka jakość, więc miejmy nadzieję, że i cały czas idziemy do przodu, będziemy jeszcze doskonalić tą grę, a jeżeli chodzi o tę sytuację, to na pewno chcieliśmy się też odgryzać Legii co jakiś czas, żeby nie było tak, że po prostu cały mecz jesteśmy w defensywie i myślę, że nawet w tych sytuacjach to my byliśmy groźniejsi niż Legia. Wiadomo, że Legia była przy piłce znaczną większość spotkania, ale jeżeli chodzi o te takie stricte sytuacje czy jakieś zamieszanie w polu karnym, to myślę, że z naszej strony było to groźniejsze. Mówiłeś o zmianie stylu i rzeczywiście to widać, ponieważ nawet ty często bierzesz udział w akcjach defensywnych klubu. Często się wycofujesz i to właśnie, czy uważasz, że to będzie sposób na to, żeby coraz częściej zdobywać punkty właśnie? No musieliśmy coś zmienić po tych dwóch meczach, bo straconych 7 bramek i coś trzeba było zmienić. Na razie pomysł jest taki, w dwóch meczach, tak jak mówiłem wcześniej, zdobyliśmy 4 punkty, więc wydaje się, że na razie jest to w miarę skuteczne. Na pewno nie będziemy mogli też grać tak cały czas, bo zespoły też nas oglądają, analizują i będą próbowali jakoś się temu przeciwstawić, więc będziemy musieli względem przeciwnika zawsze coś zmieniać, ale myślę, że na razie, jeżeli to nam przynosiło w tych dwóch meczach punkty, to będziemy starać się grać podobnie. Legia jako marka nie zrobiła na was wielkiego wrażenia. Remis z bardzo trudnym przeciwnikiem. Zagłębie jednak to jest przeciwnik, który naprawdę zaczął sezon bardzo dobrze, chociaż teraz przytrafia im się porażka z Krakowią. Jak wy do tego meczu podchodzicie? Też celujecie w jakiś właśnie w 3 punkty? Czy jednak remis już będzie też dużym sukcesem? Zawsze wychodzimy z założenia, że chcemy mecz wygrać. Tak samo było też dzisiaj, myślę, że było też to widać na boisku, ale też no wiemy, że jesteśmy totalnym beniaminkiem, można powiedzieć, nowością w tej lidze i takie mecze jak z Legią, na pewno ten remis dla nas no jest zdobytym punktem, a nie dwoma straconymi, więc musimy to szanować. A jeżeli chodzi o mecz z Zagłębiem, myślę, że no tak jak pan mówił, zaczęli dobrze, teraz przytrafiła im się porażka, ale tak analizując i oglądając mecze Zagłębia, naprawdę dobrze wyglądają w tym sezonie. Już końcówka tamtego sezonu była niezła i na pewno będzie to trudny przeciwnik, ale myślę, że się dobrze przygotujemy do tego meczu. Dwa mecze przed własną publicznością, póki co brak porażki. Budujecie twierdzę właśnie na stadionie Krakowi. Czy kibice wam w tym pomagają i chcecie, żeby na mecz z ŁKS-em, który już pod koniec sierpnia, żeby właśnie jak najliczniej przychodzili? Czy już czekacie na ten moment, kiedy wrócicie do Niepołomic? To zacznę od początku. Na pewno kibice nam bardzo pomagają, bo można było odczuć, że dzisiaj gramy u siebie. Fajnie nas też przyjęli działacze i całe otoczenie Krakowi, bo naprawdę można odczuć, że w cudzysłowie gramy u siebie, ale naprawdę wszystko jest tak zorganizowane, że można jednak odczuć, że tym delikatnym gospodarzem się jest, a tak jak pan powiedział, no na pewno czekamy z niecierpliwością na to, kiedy będziemy mogli zagrać
nie po Łomicach, bo to jednak będzie wydarzenie i dla całego miasta, dla całej społeczności związanej z klubem i na pewno da nam to też większy atut, jeżeli chodzi o zdobywanie punktów, a wiemy, że ten atut własnego boiska, szczególnie Beniaminkom, jest bardzo potrzebny. Kamil, trzymamy kciuki za 3 punkty w meczu z Zagłębiem. Dzięki, powodzenia jeszcze raz.